Cześć, Manu, gdzie to jest? To jest kolejny odcinek serii Dryer Parents Linus. Zaczynam w domu i też głos jest trochę wyciszony, dlatego że nie jestem sam w domu, także. Bierzemy wszystkie broni, jakie są dostępne, apteczkę, bo trochę tak 95% życia miałem. Ciekawe, jak teraz się nagra głos. Chwila, po ekranie słyszę. Okej, wziąłem tu jakiś samochód, co przygotowałem, ale nim nie będę jeździł. Na tą naszą wyprawę chociaż. Dobra, pojedziemy nim. Jest nawet szybki. Patrzcie, no jest tym. Przebieg jest na dole. Ma ten. Może jak to się nazywa? Ten kościomierz, o. To na dole jest, na samym dole jest. Że jak to się mówi, przebieg, ile przejechaliśmy. Ciekawe. No dobra, trzeba będzie wjechać tutaj. Zawrócić tak o. Tutaj przydadzą się kuloodporne szyby. Sami wiecie czemu. Strzelać tych. Znaczy nie wystrzelać, tylko przejeździć, no czemu nie. Potem wyskoczyć tutaj. No, trzeba będzie wyskoczyć. Kurde, tylko żeby to się nie wróciło dachem. Okej, to skoczmy do naszego tego. Ciekawe, jak ten głos jest, no, szczerze. Ciekaw. Zachowaj pojazd, to pierwsze. O, nie to. Tak, teraz sobie przygotowałem ten samochód, ale jakoś jak. Niezbyt mi się jeździ. Niby jest szybki, ale do trenowania będzie nie za fajny. Wow. Tego tu nie pamiętam. Okej, dobra. Broń. Tego nie chcę robić. Wyścig uliczny. Trafne czeki. Zabójca. Wyścig. Trafne czeki. Wyścig. Zabójca. Trudny. Kurde, szukam zabójcy łatwego. Trafne czeki. Zabójca łatwy. No jak to, jak wiem. Zaznaczone na mapie mam jeszcze misję taksówkarza, ale jakoś tak się zbugowała i cały czas jak wjeżdżam, że wchodzę do tej taksówki, to mam policję, tak wiecie, tą kreskę, bo już mnie szukają. Także naprawdę nie chcę się ścigać i z policją, i jeszcze taksówkarzem, bo jeszcze także. Co skręcasz? Naprawdę jestem ciekaw. Teraz nie nagrywam frapsem. Nagrywam. Cholera, to zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Ciężko teraz będzie separować to. Ojejku, policja przed nami, czy koło nas. To jest głupie. Zrobiłem. Okej, wjechała w tą dziwną dróżkę, także my to samo praktycznie zrobimy. Policja jakby nigdy nic nie widzi. Co się robi? Gdzie jesteś? O, ty cferu. Drzewki mnie zatrzymałeś? Zginie za to. Oj, ale nie ty karabiną. Pistoletem, sorry, sorry. Gin! O, policja jedzie, dobra, to nie. Nie strzelam. Przejadę sobie, jakby nigdy nic. O, to pakujemy w niego. Ach! Szczęście. Co ty tak jeździsz po tym? Wariat. Proszę ode mnie. Oberwałem od ciebie. Zginiesz, zginiesz. No i widzicie, dlaczego nie chciałem tego wozu do taranowania, już się dymi, także to by naprawdę źle było. Gdybym jechał, wiecie, taki super, super ucieczka, bo już prawie przeszedłem tą grę. Oczywiście, znaczy grę, w sensie tę misję, a tu nagle samochód mi się pali. I co wtedy? No celuj w niego.
Ale w niego naparzam tym amunicją. O, zaczął dymić. Cool. Się odsunął od niego lekko, żeby wiecie. Nie było zaraz, że on wybuchnie, a... Giń. Co teraz? Koniec? Tak, koniec. O Jezu. Chciałem wysiąść z samochodu, ale skoro policja mnie zaczęła gonić, to screw it. Czyli jebać to, szczerze. Ucieknę i wymienię sobie wóz, samochód. Zobaczymy co dalej. Prawdopodobnie kolejną misję wezmę z trafnymi czekami, na przykład. Wow. Już nawet nie wierzę tam. Okej, wysiądź z tego auta. Tam trochę daleko widzę policję. Nie mogę wam pokazać. Okej, stój. Teraz muszę czekać łaskawie, aż oni przejadą. No, co ty robisz? No, policja nic nie widziała. Okej. Kolejną misję bym prosił. Zabójca. To jest według mnie najlepsza misja, ale... Wyścig uliczny. Trafne czeki. Wyścig uliczny. Trafne czeki. Zobaczmy co to jest. To jest chyba... Ojejku, dobra. Spróbujemy tę misję zrobić. Tylko jedno samochód, co? A, to spoko. Wrzuciłem dzisiaj, to znaczy 27 kwietnia, amnezję z kamerą. Znaczy, jak my graliśmy. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo... Okej. Mam nadzieję, że wam się podoba, w sensie odcinek, nie nasze twarze, bo są naprawdę... Chowaj ten pistolet. Mamy krzywe mordy. No ale okej. Wali Julie. I tych przechodni. Ale jak fany Primo jechał. Ciekawe jaki wóz mamy ukraść. Syrena zamiast tego. Z tym... klaksonu. Pierwsze widzę. Jedź szybciej. Tutaj po człowieku, no czemu nie? Mam nadzieję, że za to też się sporo kasy dostanie. Okej, nawracamy. Policja tam jedzie. I spadamy. Ale mi się teraz dziwnie jedzie. To auto tam jeździ jeszcze za mną. Nie, stój. Ojejku. Policja przed nami. Wali co, jadę po prostu przed siebie. Tak, ekstra. Ej, ale nie fał to, proszę cię bardzo. Coż wojny będziesz miał. Ui! Strzelasz? Ja też do siebie strzelę gnoju ze strony. O, teraz jest idealnie, żeby uciec. Bo wysiedli z tego samochodu. Jest! Yeah! Żebym to tylko teraz nie zjebał. O, policja przed nami. Nie ucieknę tak. Warto było spróbować. Ale teraz wlecimy tutaj. Już nas zgubili. Nie. Jakiegoś dziwnego Mercedesa Benza kradniemy. Ale ten kampion. Skurwiele głupie.
Syreny mi rozwalili, ja! O ile dobrze pamiętam, auto się oczepiało kół. Ale mnie pamięć często, no... Często kłamie. Nie pamiętam zbyt dobrze często różnych rzeczy. Szczególnie nie wchodzą mi nazwiska, imiona i daty. A dyslekcja to tam. Ciekawe, czy zdążę. Idealnie. Mógłbym powiedzieć, że idealnie, gdybym nie rozwalił tych samochodów. Jedź. Oj, ciebie się tu nie spodziewałem. Patrzcie, jak ładnie idzie mi. Dobra, spadam. Pięknie. Dawaj forsę. 5000. Pięć tysięcy, czyli łącznie mamy 10 tysięcy, czyli na tu nie powinno starczyć. Ale jeszcze dla pewności jedno zabójstwo zrobimy. Olympic? Znam to auto, naprawdę mocne. Szybkie. Olympic to są te stare wozy. Chyba, że teraz, nie wiem, nie pamiętam. Tak za bardzo takich, wiecie, samochodów jak ten w ogóle, czemu ja tak jadę. Wyścig uliczny to nie dla mnie, nie dla mnie. Zabójca. Tak, oczywiście źle mnie położyło i trzeba jechać. A nie no, nawet mocny wóz. Wow, nie chciałem. Ha, nie mam szyby, fajnie to wygląda. Dobra. W lewo, potem w prawo i prosto na cel. Jak ja już tu mówię, tak wiecie, gangstersko. Na cel, a nie na człowieka. Spoko. Nikogo to nie obchodzi. Niestety. Wow, ale drifty robię. No dawaj szybciej. Nie no, nawet przyjemnie takim wozem się chodzi. Ale silnik ma zmasakrowany. Czemu oni zawsze w tym samym punkcie są? Dokończ robotę. No się robi. Ale zajebisty wózek ma. No, wczepiaj ten ołów w niego. Też ostatnio... Znaczy ostatnio... Jak często mówię ostatnio, tak naprawdę to jest rok temu. Ach, cholera! Policja mnie zauważyła. No giń! Znalazłem grę Alien Swarm. To jest takie, wiecie, coś takiego jak... No zaraz wam powiem, tylko gnoja zabiję i... Spierdziele policji. No screw it. No kurde. Ciekawe, czemu do niego nie strzelają. Ciekawe, czemu biegnie w moją stronę. No jest, dobra. Spadamy, bo nie mam życia. No! Tak, tak, 5000, fajnie. Tak, Alien Swarm. To jest gra na podobieństwo Alien, tej serii. Cztery części Aliena były. Sorry, 6 plus Alien kontra Predator, to też się liczy. Tak, film naprawdę zajebisty, bardzo polecam. Jest stary, efekty są beznadziejne, ale sam sens jest tak zajebisty. Pierwsze... Ach, to latarnie, Boże, myślałem, że wiecie, takie znaki, te... Tajemnicze świat... Trzewo mnie zatrzymało? Zgasł mi silnik. Ciekawe. Film też fajny, tylko chodzi mi teraz o Aliena, samego Aliena. To jest gra podobna do Lola, tylko że masz jej karabiny i strzela przez przez całą mapę się. Po prostu biegnie się do przodu. Koniec podróży, won. Motherfucker.
Kto tu jest motherfuckerem? No dobra. Oto wbijamy do tego, do warsztatu. Tuningujemy wóz. Tak na pewno nie ten. Teraz pytanie, jakie to auto było? Chyba ten. Wood Indiana. Nie, za mały. Tak, to będzie na stówę to. Kup części, akcesoria, kuloodporne. 3000. Tego nie chcę. Koszt tak. Niestety muszę mieć też kuloodporne, tak. Opony. Silnik. Silnik się chyba nie przyda. Bardziej bym chciał amortyzatory i hamulec. Resola, a amortyzatory? To jest różnica. Wezmę to. Dwa kawałki hamulce. Chyba trzy kawałki, jak dobrze widziałem. A kolor może zostać teraz tor. Tak. O kurde, ale skręca nagle. Teraz trzeba silnik kupić, bo tak to głupio wygląda. Ale zaczął skręcać nagle. No spoko. A hamulce? Trzeba trochę podkręcić. Tunik. Siła hamulców podkręćmy. Nie wiem, czy coś to da, ale... Tyle może być. Okej, nie będę zaczynał misji, po prostu zakończę tutaj ten odcinek. Mógł być krótki. To dlatego, że nie jestem sam w domu. Kevin sam w domu, ale ja nie jestem w domu sam. Tak, pilnuję brata, a on śpi. Dlatego nie próbuję się nie drzeć. No i dobra, no to co mogę powiedzieć. Subskrybujcie, lajkujcie. W następnym odcinku robimy znowu tą misję z tym. Z przechwytywaniem tych narkotyków. Kto sprzedawał heroinę? Próbuję sobie przypomnieć, kogo teraz będziemy pewnie zabijać. Ale nie mogę sobie przypomnieć. A to nie będzie przypadkiem ten... Kurde, ten gościu, co... Tego, co ratowaliśmy z więzienia. Bo coś tam było, że zaczął palić tą kokainę i tak dalej. Dobra, to subskrybujcie. O, tam wóz tu jakiś. O. Tu jest wjazd jakiś. Zobaczmy. Ten też ma niezłą tą skręcanie i tak dalej. Ciekawe. Tamten już chyba mam w garażu, także... Subskrybujcie, lajkujcie, kciuk w górę, nie żałujcie. Tam stoi mój wóz, który zrobimy tą anarchię. No i trzymajcie się, cześć.